pasterzem i moim pasterzem. On jest tym, który nas prowadzi przez ciemną dolinę, przez mrok największy. Duchu Święty, przyjdź i prowadź. My oddajmy się pełnemu zaufaniu, ponieważ jak dobry pasterz, nasz Ojciec nas prowadzi przez najcięższe trudy, przez najciemniejszą dolinę. Nasz pasterz i Ojciec cały czas nas prowadzi. Dlatego zaśpiewajmy jeszcze raz bardzo głośno. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. You can sit down for just an explanation of what's going on now. Usiądźcie teraz tylko po to, żeby wam wyjaśnić, co się będzie teraz działo. We are going to pray together. Będziemy się teraz razem modlić. And this prayer is called inner healing. A ta modlitwa nazywa się modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I know you have gone through it. Już niektórzy z was przez to przeszli, bo inne osoby się nad wami modliły. Sorry, there are three types of inner healing. Są trzy różne sposoby uzdrowienia wewnętrznego. The first inner healing. Pierwsze uzdrowienie wewnętrzne. Goes with the family. Dotyczy naszej rodziny. There are some things you inherited from your great grandparents. Bo są różne rzeczy, które odziedziczyłeś na przykład od twoich pradziadków. They affect you. I to na ciebie ma They wpływ. They affect your way of doing. Wpływ ma na ciebie to, w jaki sposób oni coś robili, na przykład. If your father was a drunkard. Na przykład, jeśli twój ojciec był pijakiem. And if your mother was also drinking. I jeśli również piła twoja mama. And the time you are conceived in your mother's womb. I w czasie, kiedy począłeś się w łonie mamy. Because one of your parents took alcohol. Był wtedy, kiedy jedno z rodziców było pod wpływem alkoholu. There is something of a drunkenness that was born in you. To coś z pijaństwa jest w tobie i z tym się urodziłeś. You might escape it and you are okay. Możesz z tego wyjść i będzie okay. But one day it will be seen in your son. Ale może pewnego dnia zobaczysz to w swoim synu albo w swoim wnuku. So when we pray for inner healing, więc kiedy modlimy się o uzdrowienie wewnętrzne, that healing goes on to your great grandparents, to uzdrowienie przechodzi od twoich pradziadków, even those who are dead, nawet do tych, którzy już umarli, and you are purified, i oni zostają oczyszczeni, and the drunkenness that might be in your son or your grandchild now, i pijaństwo, które może jest teraz w twoim synu albo w twoim wnuku, gets healed from the spiritual point of view. Zostaje uzdrowione ze względu duchowego. So that is called inner healing. To się nazywa uzdrowieniem and wewnętrznym. Normally it brings in very many miracles. I to normalnie przynosi wiele cudów. When we have gone in a course like this one, but that's not what we are talking about right now. Kiedy jedziemy na taki kurs jak ten, you can't imagine it that we can pray for a sickness that killed your great grandparents and the Lord heals it in that tomb as it were. To możemy zobaczyć, że modlimy się za chorobę, którą dziedziczyłeś od pradziadków i Pan teraz tak jakby uzdrawia ich groby. And if one of your family has inherited that sickness and jeśli jakaś osoba z rodziny odziedziczyła tą chorobę i cierpi na nią teraz, the sickness gets healed from your family and you'll never get it again. To twoja rodzina zostaje uzdrowiona z tej choroby, a ta choroba już nigdy nie wróci. That's a course that we can't talk about right now. To jest taki kurs, który możemy zrobić. Then there is another healing. Jest inne uzdrowienie, which is almost close to this, that is blisko family tamtego tree. Family tree healing. Ale dotyczy uzdrowienia drzewa rodzinnego. That one also has something to do with things you have inherited
from your family. Chodzi znowu o dziedziczenie różnych rzeczy z naszego drzewa genealogicznego. And you get forgiven and you get healed from the sicknesses and spirituality. Potrzeba przebaczyć i wtedy zostajemy duchowo uzdrowieni z tych chorób, które dziedziczymy. The inner healing I'm talking about right now. Teraz to uzdrowienie wewnętrzne, o którym mówię. It is the things that your family has done to you. To dotyczy tego, co twoja rodzina dla ciebie zrobiła. So it has connection, if you want, with psychological healing. To jest też trochę połączone z uzdrowieniem psychologicznym. In spirituality we call them being healed from wounds. A w duchowości nazywamy to uzdrowieniem ze zranień. For instance. Na przykład. When your father and mother got married. Na przykład, kiedy twoja matka i ojciec wzięli ślub, they had a desire of giving birth to a boy. Mieli pragnienie dać życie chłopcu. And they later on learned that you are a girl. No i kiedy się urodziłaś, zobaczyli, że jesteś dziewczynką. From that time they hated you. Od tego czasu znienawidzili cię. You are not a boy. Bo nie jesteś chłopcem. You wanted a boy. A chcieli chłopca. Your mother might even try to dress you up like a boy or like a girl. Może nawet mama próbowała cię ubierać tak jak chłopca, chociaż byłaś dziewczynką albo na odwrót. For him he wanted a boy. Bo oni chcieli chłopca. Or for her she wanted a girl. Albo ona chciała dziewczynkę, urodził się chłopiec. You are a boy? Jesteś chłopcem. But she continues to dress you like a girl. Ale mama ciągle she wants to see a girl, not a boy. Ubiera cię jak dziewczynkę, bo widzi w tobie dziewczynkę, a nie chłopca. To wynika z jej pragnień wcześniejszych. So that's a wound of being rejected from the time you were a young girl. To jest zranienie bycia odrzuconym w czasie, kiedy byłaś małą dziewczynką. You are born in a family. Narodziłaś się w rodzinie. And your neighbors are richer than your family. A na przykład twoi sąsiedzi byli bogatsi niż twoja rodzina. You would have liked to be in that family instead of yours. No i chciałaś bardziej być w tamtej rodzinie niż w swojej własnej. You despise yourself. Zaponiżyłaś sama siebie. You hate your family. Nienawidziłaś własnej rodziny. You think you are lower than that family. Myślałaś, że jesteś niżej niż tamta rodzina. You would have liked to dress up like the children of that family. Chciałaś się ubierać tak jak dzieci w tamtej rodzinie. So you are wounded. Więc jesteś zraniony. You are born in a family. Urodziłeś się w rodzinie. And the very day you are born. I od razu jak się urodziłeś. The people who come to see you in the hospital, to see ludzie, your mother. Ludzie, którzy przyszli odwiedzić twoją matkę i ciebie w szpitalu. Say, oh, this boy is not, the child is not handsome. To powiedzieli, to dziecko wcale nie jest takie ładne. So the friends of your mother, of your father, więc have rejected you. Więc przyjaciele twojej matki, twojego ojca odrzucili ciebie. The parents say, oh, it's terrible. What about the nose? That nose. Oh. Rodzice patrzyli na ciebie i mówią, no okropne. Oh, black jaki hair. On ma nos? Jakie on ma włosy? Czarne włosy? They reject you. Odrzucili cię. You are wounded from the very time you are born. Zostałeś zraniony od razu po porodzie. Nowadays they have also corrected one point. I jeszcze do tego dochodzi jeden punkt. You are born in the hospital. Urodziłeś się w szpitalu. And they take you away from mom. I zabrano cię od mamy. And sometimes the mom dies. Czasami mama umiera. So the attention is on the one who has died, not you. Więc cała uwaga skupia się na tej mamie, która po porodzie umiera, so, a nie na tobie. You are wounded, you are rejected. Jesteś zraniony, jesteś odrzucony. In future you will not like to be in the home. W przyszłości nie będziesz się cieszył byciem w domu. Every time you come home, it is dark. Kiedykolwiek przychodzisz do domu, to widzisz no tam joy. Ciemność, nie ma radości. And that's where you sometimes find a man czasami, when he comes home, czasami not happy. Spotykamy mężczyznę, on wraca do domu i nie jest tam szczęśliwy. When he goes out, a jak wychodzi? Happy. Jest szczęśliwy. A woman comes home, kobieta wraca not do domu, happy. Nie jest when szczęśliwa. She goes out, wychodzi na zewnątrz. Happened? You wonder what is happening. Co się dzieje? Something bad happened at the day of his birth or her birth. Coś może wydarzyło się w dniu jego urodzenia czy jej urodzenia. She is wounded. Jest zraniona. He is wounded. On jest zraniony. And he don't know where it came from. Ale nie wiedzą skąd to przyszło. Families which quarrel every time. Niektóre rodziny nieustannie się kłócą.
When the boys and girls grow up, kiedy dziewczynka czy chłopiec dorasta, they say, I am tired of staying here. To mówi, jestem zmęczona byciem tutaj. Maybe I get married. Może się ożenię. Then I have my own home. Będę mieć własny free dom. From these quarrels of my Będę dad and mom. Wolny czy wolna od tej kłótni w domu. You are wounded. Jesteś zraniony. Someone tells you, you are not handsome. Może ktoś ci powiedział, nie jesteś przystojny. At school, children call you names. Może w szkole dzieci cię przezywały. According to your stature, according to the way you are. Zgodnie z tym, jaki byłeś. You are wounded. Zostałeś zraniony. Some they talk about and what they talk, they say, oh, your eyes are not good, you're bad. You Może got, mówiono, a te twoje oczy nie są ładne, są brzydkie. Big ears. Może miałeś wielkie uszy odstające. You hate yourself. I znienawidziłeś or samego siebie. Patrz na or swoje nogi. Chest. Patrz na swoje piersi. And they call you names according to the way you are built. No i zaczęto cię wyzywać takimi przezwiskami zgodnie z tym, jaką miałeś budowę. You are wounded. Zostałeś zraniony. So these wounds continue. I te zranienie trwa. Your father tells you, Twój ojciec mówi why don't ci, you marry? Czemu się żenisz? And you go to marry because you have been asked, forced by your parents. A ty wchodzisz w to małżeństwo, bo jesteś przymuszony przez rodziców. You go, you get married. Bierzesz ślub? That was not your time yet. Ale to jeszcze nie jest twój czas. You are wounded. Zostajesz zraniony. You have been in a family of parents who are very kind, while they behave as if it is sister and brother. Może jesteś w rodzinie, w której panują takie relacje bardziej siostra-brat niż rodzice dzieci. The family where you are married. People are quarreling, people do all kinds of things, they don't even go to church. Rodzina się kłóci, ludzie robią różne rzeczy, nie chodzą nawet do kościoła. You are wounded. Też zostajesz zraniony. So there are many wounds we receive in our society. Więc w naszym społeczeństwie widzimy wiele zranień. You are in school. Jesteś w szkole. And your teacher tells you, you will never make it. A twój nauczyciel mówi, nigdy ci się to nie uda. You are wounded. Zostajesz zraniony. Your father tells you. Twój ojciec mówi ci. Your elder brother is better than you. Your young brother is better than you. Twój starszy brat jest lepszy od ciebie, albo you twój will młodszy never brat make it. Jest lepszy od ciebie. Tobie się to nigdy nie uda. And even when they are visitors, you are the father and mother introduce children. I jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i matka i ojciec przedstawiają swoje dzieci. And you are not respected. To nigdy nie okazują ci szacunku. You are wounded. Zostajesz zraniony. That's why when we talk to people about members of our family or about others. Dlatego jeśli mówimy do ludzi o członkach ich rodzin, especially to the children. Szczególnie do dzieci. Don't say I present you my son. To nie mów, przedstawiam ci mojego syna. My son is a drunkard. Ale mój syn jest pijakiem. You are wounding that person. Bo ranisz tę osobę. That is your own thing, you know it. To jest ta rzecz, którą ty wiesz. I'm not talking about prayer. Nie mówię when it is o modlitwie. Prayer, you can tell that person on the side, my son is suffering. He's bo suffering. Oczywiście, jeśli to jest modlitwa, your son to, is not a drunkard. To weź tą osobę is suffering na stronę from drunkardness. I powiedz to. Mam tu problem, mój syn nadużywa alkoholu, ale nie nazywaj jego pijakiem, tylko powiedz, more. Że on ma problem z alkoholem. My daughter is hypertension. Is overactive. Moja córka jest nadpobudliwa. You are wounding your daughter, you are wounding your child. Ranisz przez to swoją córkę. You marry a woman. Jesteś mężczyzną, poślubiłeś kobietę. And this woman had hidden that he drinks alcohol. A ta kobieta ukrywała, że pije alkohol. And starts drinking. No i teraz zaczyna you pić. Are wounded. I jesteś zraniony. You marry a man. Poślubiłaś mężczyznę. Who showed himself very good. A wcześniej pokazywał się, że jest taki dobry. But you discover he's tending to love other women. No ale teraz odkrywasz, że on kocha inną kobietę. He never showed that to you when you were fiancé. Kiedy byliście narzeczonymi, on nigdy ci tego now nie pokazał. You recognize you have married the wrong man. No i teraz rozpoznajesz, że poślubiłaś niewłaściwego or you have married człowieka. The wrong woman.
albo poślubiłeś niewłaściwą kobietę. You are wounded. Zostajesz zraniony. So that's what we want to pray for healing. I to jest właśnie to, że modlimy się o uzdrowienie wewnętrzne. So I'm going to start from the very time we were children. Zaczniemy od tego czasu, kiedy byliśmy małymi dziećmi. I will not mention all the stages that you went through. Niekoniecznie przejdziemy przez wszystkie stadia twojego rozwoju. When I talk about your stage, you start looking at where you are and you receive that healing. Kiedy zacznę mówić o poszczególnych etapach naszego rozwoju, to zacznij myśleć o sobie. Holy Spirit will ask you to lead us into this revelation. Zamknijmy oczy i zacznijmy się modlić. Duchu Święty, poprowadź nas teraz. This healing, a restoration of what we lost. Abyśmy zostali uzdrowieni i odnowieni w tym, co straciliśmy. Lord Jesus, I want to bring to you. Panie Jezu, chcę przyprowadzić do Ciebie people who are here. Ludzi, którzy są tutaj. From the very time they were in their mother's womb. Od czasu, kiedy byli w łonach swoich mam. In case they were born. W momencie, kiedy się urodzili. In families where people were quarreling. Jeżeli urodzili się w rodzinach, w których była kłótnia. In case they were born in a family where there was sickness. Jeżeli urodzili się w rodzinach, w których były choroby. And that took away joy from the family. I to zabrało radość z tej rodziny. In case some were born when members of the families had died. Jeżeli urodzili się w rodzinach, gdzie w tym czasie umarła jakaś and osoba z tej rodziny. And that stopped children from being attended to and also brought sadness in the family. I to powstrzymywało wtedy tę rodzinę od zajęcia się dzieckiem i sprowadziło smutek do tej rodziny. Touch them, Lord, heal them, Lord. Dotknij ich, Panie, uzdrów ich, Panie. I bring to you people who are born in families where the parent, the father was a drunkard. Przyprowadzam do Ciebie ludzi, którzy urodzili się w rodzinie, gdzie ojciec był alkoholikiem. And maybe the mother practiced satanism. Może matka praktykowała satanizm. Touch them, Lord, heal them, Lord. Dotknij ich, Panie, uzdrów ich, Panie. I bring to you also people who are born in families where people were smoking. Przyprowadzam do Ciebie ludzi, którzy urodzili się w rodzinach, gdzie ktoś palił papierosy. Uwolnij ich, Panie, od tytoniu. I glorify you and I praise you. Thank uwielbiam Cię, I thank daję you, Jesus. Ci cześć. Dziękuję I bring Ci, Jezu. To you people who have been brought up by parents who are not believers. Przyprowadzam do Ciebie osoby, które zostały wychowane przez rodziców, którzy nie byli wierzący. Touch them, Lord, and heal them from that rebellion, Lord. Dotknij ich, Panie, i uwolnij od tego buntu. And I bring to you children who are born by parents who are abusive, either by beating or by other physical way of abusing them. Przyprowadzam do Ciebie osoby, które urodziły się w rodzinach, w których było wykorzystanie psychiczne czy fizyczne. Touch them, Lord. Dotknij ich, Panie. Heal them, Lord. Uzdrów ich, Panie. I want to bring to you, Lord, the people who are born in poor families. Chcę przyprowadzić do Ciebie, Panie, osoby, które urodziły się w biednych rodzinach. And they consider themselves very low. I same siebie uważają, ustawiają bardzo nisko. These children went to school, they were comparing every time with others. Te dzieci, kiedy poszły do szkoły, nieustannie porównywały się z innymi. And they despised themselves. I poniżały same siebie. And they would have liked to introduce the parents of other children as if they are their parents. I chciały nawet przedstawiać innych rodziców jako rodziców swoich. Touch them, Lord. Dotknij ich, Panie. Heal them, Lord. Uzdrów ich, Panie. I bring to you people who were not loving the mother. Przyprowadzam do Ciebie, Panie, osoby, które nie były kochane przez swoją maybe matkę. Maybe they preferred the aunt. Może wychowali ich wujkowie. Maybe they preferred a friend of their mother. Może przyjaciele matki. Heal them, Lord. Uzdrów ich, Panie. Give them that love of a mother that they missed. Daj im tą miłość, której im zabrakło od matki. I thank you, Lord, and I praise you. Dziękuję Ci, Jezu, oddaję Ci cześć. I bring to you people whose dad or mom were working from very far and they had no time to talk to them. Przyprowadzam do Ciebie, Panie, ludzi, których mama i tata daleko pracowali, nie mieli czasu, żeby z nimi rozmawiać. And for a long time they had to stay with the grandmother and the grandfather. I przez długi czas te dzieci zostawały z dziadkami i babciami. Heal that gap that they missed from their father and mother. Uzdrów ten brak miłości ojca i matki. I thank you, Lord, and I praise you. Dziękuję Ci, Panie, wielbię Ciebie. I want to bring to you the people who inherited sicknesses. Przyprowadzam do Ciebie, Panie, osoby, które odziedziczyły from choroby their fathers, from their mothers, od matki, or grandparents, ojca, od dziadków. Or some children also who are loved more than others in the family. Przyprowadzam Ci też dzieci, które były kochane bardziej niż inne w rodzinie. And they became proud. I stały się pyszne. And they thought they were better than others. I myślały, że są lepsze od innych. Heal them, Lord. Uzdrów ich, Panie. And those who are put down. I te, które zostały poniżane.
Even now when they are grown. Nawet teraz, kiedy już są dorosłe. They think they are useless. Myślą, że są bezużyteczne. When they stand with other children or when they stand in their offices. Jeżeli są pośród innych ludzi, kiedy są w swoich biurach. Those people in the offices seem as if they are higher because of the situation they got from their form. To cały czas te inne osoby uważają, że są wyżej, bo zostały lepiej uformowane. Heal them from inferiority complex, O Lord. Uzdrów ich, Panie, z poczucia wyższości. We thank you, Lord, and we praise you. Dziękuję Ci, Panie, wielbię we glorify Cię, Panie. You. Oddaję Ci chwałę. We worship you. Uwielbiam Cię. I bring to you, Lord Jesus Christ. Przyprowadzam do Ciebie, Panie Jezu Chryste. The children who were told by their teachers that they would never make it. Dzieci, którym nauczyciele powiedzieli, że się do niczego nie nadają. And sometimes they were called in class to stand up and answer. Czasami wobec całej klasy kazali im wstać i odpowiadać. And when they failed, other children laughed at them. A kiedy im się nie udało dać dobrej odpowiedzi, to całe inne dzieci się z nich śmiały. They have that fear every time they want to speak in public. I teraz odczuwają ten lęk za każdym razem, kiedy mają przemówić publicznie. Heal them, Lord. Uzdrów ich, Panie. Strengthen them, Lord. Daj im siłę, Panie. I want to bring to you the children. Przyprowadzam do Ciebie dzieci. And who are now grown up people here. Które są już teraz dorosłe. In their childhood. Ale w swoim dzieciństwie. The parents were stopping them. Don't do this, don't do rodzice this. Rodzice nieustannie mówili do nich, nie rób tego, nie rób every tego. Every time they wanted to speak, they were told not to speak. Kiedy chciały coś powiedzieć, od razu słyszały, nic nie. And when they answered wrongly. A kiedy odpowiadały, odpowiadały w zły sposób. I ludzie się z nich śmiali. Now when they stand in public, teraz, kiedy stoją publicznie, they are afraid. To się boją. They are afraid of talking publicly. Boją się przemówić publicznie. As if their mother is around or father. Zwłaszcza jeśli ich matka lub ojciec są niedaleko. Afraid of making mistakes. Boją się popełnić błędu. Hear them, Lord. Uzdrów ich, Panie. Bless them, Lord. Pobłogosław ich, Panie. I thank you, Lord, and I praise you. Dziękuję Ci, Jezu, wielbię Ciebie. There are some people here, Lord. Są tutaj osoby, Panie. When they were left-handed. Które były leworęczne. They were beaten. I były bite za to. Because they were using a left hand. Bo używały lewej ręki. And they still have that pain, Lord. I cały czas czują ten ból, Panie. Heal them, Lord. Uzdrów ich, Panie. Bless them, Lord. Pobłogosław ich, Panie. I thank you, Jesus, and I praise you. Dziękuję Ci, Jezu, wielbię Ciebie. Release your healing of every situation. Rozlej swoje uzdrowienie na każdą sytuację, przez którą przeszedł każdy z nas tutaj. Some were forced to pray. Niektórzy byli zmuszani do modlitwy. And they hated prayer. I znienawidzili modlitwę. Hear them, Lord. Uzdrów ich, Panie. Bless them, Lord. Pobłogosław ich, Panie. I give you glory and I praise you. Daję Ci chwałę i wielbię Ciebie. Hear the marriages that were entered into because of the situation at home. Uzdrów małżeństwa, w które osoby weszły ze względu na sytuację w swoim because domu. The people they were running away from quarrels at home. Ponieważ te osoby chciały uciec z tych domów, w których była kłótnia. And they got married prematurely. I weszły w małżeństwo przedwcześnie. Hear their marriages, O Lord. Uzdrów ich małżeństwa, that they may Panie. Love one another. Aby kochały się nawzajem. And pick up that marriage right now. I podnieś te małżeństwa teraz. Pokaż im je jako dar. I thank you, Lord, and I praise you. Dziękuję Ci, Panie, i wielbię Ciebie. So now, Holy Spirit, teraz Duchu Święty, I invite you to touch everyone. Zapraszam Cię, abyś dotknął każdego. Some are very angry. Niektórzy są bardzo złość. Niektórym zostało powiedziane, you look like your mother. Wyglądasz jak twoja matka. Therefore you have tendencies to gay. Albo wprowadzono cię w homoseksualizm. Hear them, Lord. Uzdrów ich, Panie. Because to look like a mother. Ponieważ wyglądają jak matka. Is not bad. To nie jest złe. To look like a father is not bad. Wyglądanie jak ojciec nie jest hear złe. Hear that mistaken rejection, O Lord. Uzdrów, Panie, ten błąd, to odrzucenie. Some people hate themselves because they are boys and they look like a mother. They wouldn't have liked to look like a mother. Niektóre osoby nienawidzą samego siebie, bo są mężczyznami, a wyglądają jak ich matki. Some people hate girls because they say they look like their father and they don't like their father. Niektórzy nienawidzą dziewczyn, bo wyglądają jak ich ojciec. Hear them, Lord. Patrzą na nie jak na ojca. Uzdrów ich, Panie. Here some people who were abused when they were young. Uzdrów, Panie, osoby, które zostały wykorzystane, kiedy były młode. And because they missed their father's love. Ze względu na brak miłości ojca. When they see old men, they would like that they should be the ones to marry them.
kiedy widzą starszego mężczyznę, to myślą, że powinny go poślubić. Because the old men now are treating them, giving them a fatherly love. Ponieważ ci starsi mężczyźni traktują ich tak, że dają im jakby ojcowską miłość. And some went into that marriage because they were looking for the love of their father. Niektórzy wchodzą w takie małżeństwa ze starszym mężczyzną, bo szukają miłości ojca. And yet the man that married them is not acting as a father, he only knows he's a husband. A wiesz, że ten mężczyzna nie będzie twoim ojcem, on tylko zna twojego ojca. All the woman knows she's married. The woman knows she's not married, a rejected child, but a husband. Bo kobieta też nie chce poślubić odrzuconego dziecka, tylko chce mieć mężczyznę. Some men are still looking in their wives, the motherhood. Niektórzy mężczyźni szukają żony, która zaspokoi potrzeby matki. Heal those wounds, O Lord. Uzdrów te zranienia, Panie. I thank you. Dziękuję Ci, oddaję Ci chwałę. So now make a silence and let the Lord heal your childhood. Teraz until now. Oczy, trwaj w ciszy i pozwól, aby Pan uzdrawiał Twoje dzieciństwo. Wszystkie rany, odrzucenie. All the wounds of pride. Wszystkie zranienia, jeśli chodzi o pychę. Jesus is going to move in your whole situation by the power of the Holy Spirit. Jezus może poruszać się teraz mocą Ducha Świętego w całej twojej sytuacji i odbudować ciebie. Into the joyous child with a new heart of love and peace. Był dzieckiem pełnym radości, miał nowe serce, miłości i pokoju. And heal all the wounds that hurt your heart. I uzdrowić wszelkie rany, które niesiesz w swoim sercu. So that you recognize you are precious, you love yourself. Dowiedz się teraz tego, że jesteś drogocenny. None of your part is rejected. Żadna część ciebie nie jest odrzucona. Jesteś kochany. Because for instance, when I was young, na przykład ja, kiedy byłem młody, poverty, ze względu na biedę, I borrowed shoes. Ja pożyczałem buty. From a person who had shoes, but the size was slightly shorter than mine, my foot. Od innego chłopca, który miał buty, ale te buty miały mniejszy rozmiar. But because I wanted the shoe, I had to put it on and force it on. Ponieważ chciałem mieć te buty, to pożyczałem je i wciskałem nogę w za małe buty. I still have the mark of that poverty because one of my toe got crooked. Do tej pory mam ten znak ubóstwa, ponieważ jeden z moich palców został złamany. But when I give my life to Jesus Christ, ale kiedy zapraszam Jezusa do mojego życia, I began to love my toe and to love myself. Kiedy oddaję mu moje życie, to widzę, że on pozwala mi kochać samego siebie. So be healed also from whatever happened and you did not like on yourself. Bądź uzdrowiony z tego, co tobie się wydarzyło. God says, when I created you, I saw you very, very handsome. Bóg mówi, kiedy stworzyłem cię, zobaczyłem, że jesteś bardzo, bardzo very, very beautiful. I bardzo, bardzo przystojny. He is still saying it. I love you the way you are now. On nieustannie mówi nam, kocham cię takiego, you are jakim very, jesteś. Very handsome. Jesteś bardzo, bardzo you przystojny. You are very, very beautiful. Jesteś bardzo, bardzo piękna. He looks at you as my child. On patrzy na ciebie jak na swoje dziecko. Precious to me. Jesteś drogocenny dla mnie. I called you by name. Wezwałem cię po you imieniu. You are mine, you are precious. Jesteś mój, jesteś cenny. So what other people have called you is not true. To cokolwiek inne osoby o tobie mówiły, to nie jest prawdą. You are precious. Jesteś drogocenny. You are special. Jesteś szczególny, wyjątkowy. Love everything that is on you. It's precious. Kocham wszystko w tobie. Jesteś drogocenny. Except the sicknesses and other things. Poza grzechem. Let them come out. Niech choroba wyjdzie. Don't look at others. Nie just patrz na innych. Close zamknij your eyes oczy and receive your own healing, please. Don't look at others. Otherwise, you're going to stop them from going through their healing. Nie przerywaj nikomu, on teraz przechodzi przez swoje uzdrowienie.
don't get anything to distract you. Listen to what your heart is telling you and your mind. Go through your history from the very time of your childhood. Bóg teraz przechodzi przez całą twoją historię, od twojego dzieciństwa do teraz. To wszystko, co było negatywne, niech on teraz uzdrowi. The positive ones, you thank God. Za pozytywne rzeczy dziękuj Bogu. And be humble. I bądź pokorny. And you begin to thank God for what you are now. Zacznijmy teraz dziękować Bogu za to, co teraz robi. For your family. Dla twojej rodziny. For all your teachers. Dla twoich za twoją rodzinę, za twoich nauczycieli. Za wszystko to, co Bóg dał w twoim życiu. Those who hurt you, you forgive them. Ci, którzy cię zranili, tym przebacz. Those who put you very high, you also thank God, but also you say thank you. It was by your making that I became what I am. Ci, którzy ci pomagali, którzy zabierali cię wyżej, podziękuj za nich, ale pamiętaj, kim naprawdę jesteś. In case you thought you are better than your sister and you are proud because of that, thank God it is not your making. Only God made you that, and your sister or your brother is also smart in another area. Jeśli przez to, co jaki wpływ ludzie mieli na ciebie, jak bardzo cię wynosili, stałeś się dumny, pyszny, to popatrz też, że twoi bracia, twoje siostry też to są wspaniałe osoby. And don't be jealous because someone got a profession which people think is very high. Nie bądź zazdrosny, że ktoś ma zawód, który w oczach innych jest wyższy. The profession where you are, zawód, który masz, is the grace of God. In your calling, you're also higher than others in the profession that you are. To nie jest coś wyższego czy niższego od zawodów innych osób. Rejoice that you are what you are by God's grace. Raduj się, że jesteś tym, kim jesteś przez łaskę Boga. And thank the Lord for that. I podziękuj Panu za to. And we say, glory be to the Father, i powiemy chwała Ojcu, and to the Son, i Synowi, and to the Holy Spirit, i Duchowi Świętemu. Glory be to the Father, chwała Ojcu, and to the Son, i and Synowi, the Holy Spirit, i Duchowi Świętemu. And let that glory of God shine on you. I niech teraz chwała Boga lśni nad tobą. On your face. Na twojej twarzy. And the Lord touching your body, Pan dotyka your legs, twojego ciała, your twoich bones, nóg, twoich kości, your muscles, twoich mięśni, your eyes, your twoich ears, oczu, uszu, and healing everything that was not going on well. I uzdrawia to wszystko, co tam nie działa poprawnie. Everything about you that you have been rejecting. Wszystko, co dotyczy ciebie, jeśli zostałeś odrzucony. In the name of the Father, w imię Ojca, and of the Son, Syna, and of the Holy Ducha Spirit. Świętego. Amen. Amen. We are not going to dance, we are not going to do anything. Nie będziemy teraz tańczyć ani robić innych rzeczy. You go in that silence. Idźcie w tej ciszy. Of course you go and eat. Oczywiście też idźcie i coś zjedzcie. And if you can get time. Ale jeśli znajdziecie czas, sit somewhere. Usiądźcie gdzieś. Be by yourself. Bądź sam ze sobą. And go through this healing by the Lord. I przejdź jeszcze raz z Panem to uzdrowienie. It's very, very important for to jest us. Bardzo, bardzo dla nas ważne. And we have done this with a small group. Robimy to z taką małą grupą. And God has, he purifies you, he heals you. Pan cię oczyszcza i cię uzdrawia. And especially if you have also gone through confession. Ale oczywiście może powinieneś pójść do spowiedzi. This evening when we are praying with others, tego wieczoru, kiedy będziemy się modlić z innymi, you'll be among those anointed and intercede for so many, and there will be signs and wonders because all of us praying together. Którzy już wcześniej zostali namaszczeni, aby teraz się wstawiać, aby cuda i znaki się działy w tym zgromadzeniu większym, które przyjdzie wieczorem. Let's ask Mother to pray for us. Poprośmy Hail Maryję, Mary, aby się pomodliła za nas. Zdrowaś, Maryjo. Full of grace. The Lord is with you.
Błogosławiona jest między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Holy Mary, Mother of God, Święta Maryjo, Matko pray for Boże, us, módl się za nami grzesznymi, now, teraz i w godzinę śmierci Amen. Naszej. Amen. And we ask Saint Joseph to pray for families. Święty Józefie, módl się za nasze rodziny. Saint Joseph, Święty Józefie, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Enjoy your lunch, if it is there. Smacznego posiłku.